rok chopinowski ciągle trwa i przygotowaliśmy z tej okazji widowisko plenerowe pod tytułem Fryderyk. Widowisko poświęcone życiu i twórczości Chopina, złożone z, przede wszystkim z jego muzyki, ale głównie z jego listów. Listy pisane przez niego do rodziny, do przyjaciół, do znajomych, a również takie, które do niego pisano. W naszym spektaklu te listy, te słowa, przepiękne listy, łączą się w całość z muzyką Chopina, z wybranymi utworami. Zostałem organistą licejskim! Zostałem organistą licejskim! Żona moja zatem, jako też i wszystkie dzieci, z dwóch przyczyn szanować mnie muszą. Ha, mości panie dobrodzieju, co to ze mnie za głowa? Pierwsza osoba w całym liceum, zaraz po księdzu proboszczu. Gram co tydzień, w niedzielę, u wizytek na organach, a reszta śpiewa. Się obejrzał, jak mi te 3 miesiące zleciały. Zdaje się, że niedawno, com ci liścik przesłał, tymczasem bajka. Sam się przyznaje do winy, sam wyznaje, żem od tego czasu kwartał się podstarzał. Pytajże się, skąd mi przyszła taka aktivitas. Krótka odpowiedź, sokołowa, bo istotnie takem zatył, takem zleniał, że nic a nic robić mi się nie chce. Dowiedzże się przy tej okazji moje życie, że do liceum nie chodzę, ale bowiem głupstwem by było siedzieć 6 godzin z musu na dzień, kiedy mi tymczasem doktorzy niemieccy i niemiecko-polscy chodzić ile możności dużo kazali. Byłoby to głupstwo jeszcze raz tego samego słuchać, kiedy tymczasem przez ten czas czego innego nauczyć się można. Kochany Jasiu, dobrze, że się zdarzyła taka pomyślna okazja pisania do ciebie. Primo, co ci donoszę, żeśmy wszyscy dość zdrowi. Sekundo, że egzamin już blisko, że już pod nosem. Za pasem dawniej palacy mówili, że ja zaś pasa nie noszę, tylko nos duży. Przeto masz jasną przyczynę, dla której ci piszę, że egzamin pod nosem. Nie spodziewaj się, żebym ci wiele napisał, albowiem jestem bardzo zatrudniony. A pan oddawca bileciku od panny Konstancji dziś na wieczór dał się nam widzieć, a jutro rano odjeżdża. Kressner z panią Bianchi dają w poniedziałek koncert, ale nie na teatrze, lecz w sali Wellerta w hotelu niemieckim. Jest to koncert a la Krogulski za biletami prywatnymi. Dał mi Kressner 12, alem dopiero 3 sprzedał. Bo są po 6 złotych. Szkoda, że ciebie tu nie ma. Bo tak czasem dobrze było z Wasanem Dobrodziejem pogawędzić, pożartować,
pośpiewać, popłakać, pobić się itd. Drogi Jasiu, nigdy byś nie zgadł, skąd ten list wychodzi. Pomyślisz, z drugich drzwi pawilonu pałacu Kazimierskiego? Nie, no to może z... Nie myśl skąd, bo nadaremnie. Oto z Żelazowej Woli. Już jedna kwestia rozwiązana. Domyśl się tedy, kiedy piszę, kiedy. I tego byś nie zgadł, dlatego to muszę ci powiedzieć, iż piszę, wysiadłszy z bryczki, siadając do wilii. Los chciał, a chociaż mamo bardzo nie chciała, żebym jechał, jednakże wszystko nic nie pomogło. I ja, i Ludwika jesteśmy w Żelazowej Woli. Nadchodzi nowy rok. Trzeba by więc ci pomniejszowanie, ale czegóż? Wszystko masz. Nic zatem ci nie życzę, oprócz zdrowia, co to teraz je masz odzyskać. W tym roku, to jest w 1826, spodziewam się, że się zobaczymy. Mało ci bardzo piszę, bo nie mam co. Jestem zdrów, wszyscyśmy zdrowi. Odebrałem twój list, bardzo mnie ucieszył. Proszę o więcej. Wiesz już, kiedy piszę, nie dziw się tedy, że tak krótko i tak sucho, albowiem jestem głodny, ażebym ci coś tu z tego napisał. Żyjesz? Czy nie? Chwała Panu Bogu, już 3 z górą miesięcy minęło, jak do mnie ani słówka nie piszesz. Moje godne imieniny przeszły, a ja listu nie otrzymałem. To wszystko, zdaje się, potwierdza to, co o tobie z żalem, z płaczem w Warszawie gadają. A wiesz, co gadają? Gadają, żeś umarł. Już żeśmy się wszyscy tęgo pobeszeli. Już Jędrzejewicz panegiryk do kuriera pisał, kiedy wtem znów gruchnęła wiadomość, że żyjesz. Tak jest, że żyjesz. Ostatnią dobitką była owa z piekła, bo nie wiem skąd, wiadomość o twojej śmierci, która mnie nie tylko łez, ale i pieniędzy kosztowała. Naturalnie dowiedziawszy się o tym, z wielkiego beku dostałem bólu głowy. A że to było o 8 rano, a o 11 Włoch przychodzi, więc nie miałem lekcji. Już kilka złotych. Nazajutrz, żeby się rozerwać, kazano mi iść na teatr. Już znów kilka złotych. Za to mógłbyś też mi napisać, czyś umarł. Czekam listu, bo sam już pisać nie mogę. Po 4. Daj buzi, kochany Jalu. Fryderyk Chopin. W trio śpiew basowy powinien dominować aż do górnego S violinu w tym 5 takcie. Tak, wiem. Zapewne sam czujesz potrzebę moją powrotu do Wiednia. Nie dla panny Blachetki, o której, ile mi się zdaje, pisałem. Jest to osoba młoda, ładna, grająca. Bo ja już... Może na nieszczęście. Mam swój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół roku, służę, który mi się śni, na pamiątkę którego stanęło adagio od mojego nowego koncertu, który mi inspirował tego walczyka dziś rano. Spójrz, tu jedno miejsce plus oznaczone, o tym nikt nie wie prócz ciebie. Po koncertach sypnęło się mnóstwo recenzji.
szczególnie w Kurierze Polskim. Dziennik urzędowy także kilka stronic poświęcił. Trzeba ci wiedzieć, że w tym artykule dziennika urzędowego utrzymują, że jak Mozartem Niemcy, tak Polacy tobą szczycić się będą. Nonsens bardzo jasny. Nie uwierzysz, jak mi teraz Warszawa smutna. Gdyby nie to, że mi familia uprzyjemnia, to bym nie wysiedział. A jak to przykro nie mieć do kogo pójść rano, podzielić się z nim w smutku, radości. Jak to niegodziwie, kiedy coś cięży, a nie ma gdzie złożyć. Wiesz, do czego ta aluzja? Fortepianowi gadam to, co tobie nieraz mu powiedział. Przejechawszy Błonie, Sochaczew, Łowicz, Kutno, Kłodawę, Koło, Turek, Kalisz, Ostrów, Międzybórz, Oleśnice, Wrocław. Berlin, we wtorek 16 sierpnia 1828. Najukochańsi rodzice i siostry moje. W niedzielę, koło 3 po południu, przydyżansowaliśmy do tego za wielkiego miasta. W drodze nie było tak źle, jak się z początku zdawać mogło, a lubo w drążkowych pruskich dyliżansach dużo się pieprzu natłukło. Jednakże na dobre mi to wyszło, jak widzę, bom zdrów i bardzo zdrów. Nasze podróżne towarzystwo składało się z jednego prawnika, Niemca, zamieszkałego w Poznaniu, a odznaczającego się ciężkimi niemieckimi żartami, i tłustego Prusaka, agronoma, którego już dyliżanse, albowiem wiele podróżował, wykształciły. Taka to była nasza kompania aż do ostatniej stacji przed Frankfurtem, gdzie nam przybyła jakaś niemiecka korina, pełna achów, jałów, najów. Słowem, istna romantyczna pupka, ale i to bawiło. Zdrów jestem i wesół. Nie wiem, co to jest, ale Niemcy mi się dziwią, a ja im się dziwię, że mają się czemu dziwić. Haslinger dzięki listowi pana Elstera nie wiedział, gdzie mnie posadzić. Zachęca mnie, abym grał publicznie. Tutejsi mówią, że Wiedeń dużo by stracił, gdybym wyjechał, nie dadząc się słyszeć. Są to wszystko dla mnie rzeczy niepojęte. Stein chciał mi dać natychmiast jeden z instrumentów swoich do domu, a potem na koncert. Z przeszłego listu wiadomo wam, najkochańsi rodzice, że się dałem namówić na danie koncertu. Wczoraj więc, to jest wtorek, wieczorem o godzinie 7:00 na Teatrze Cesarsko-Królewskim Opery na Świat wystąpiłem. To wczorajsze wystąpienie w teatrze nazywają tu Eine Musikalische Akademie. Orkiestra piorunowała na moje źle pisane nuty i krzywiła się aż do improwizacji, po której biła także brawo wśród oklasków i okrzyków całej publiczności. Jeżeli w gazetach mnie tak wychłoszczą, że nie będę mógł się więcej światu pokazać, zdecydowałem się malować pokoje, bo pędzlem przez papierek najłatwiej ciągnąć, a zawsze się jest synkiem Apollina. Ciekawym, co na to wszystko powie pan Elsner. Może mu się nie spodoba, żem grał? Ale tak mnie odurzyli, żem nie mógł się wymówić. Zdaje mi się zresztą, że nic złego nie zrobiłem. Dziś starszy i doświadczeńszy jestem o jakie 4 lata. Kochany Fryderyku, dzień 1 i 5 marca nadchodzi, a ja cię uściskać nie mogę. Nie ma szczęścia na ziemi, które by się nie cisnęło w ten moment do mojej głowy i serca dla ciebie. Kochany Fryciu, nie wiem zatem, od czego mam zacząć i czego ci życzyć. Podobno tylko prosić Boga, aby cię nie wypuszczał ze swej świętej opieki i zlewał wszelkie błogosławieństwa. Pani Wodzińska mówiła mi, żeś jej obiecał wcześnie spać chodzić, z czego mocno się cieszyłam, bo to dla twojego zdrowia potrzebne. Jednak nie dotrzymałeś danego jej słowa. Józio więc żeni się z Marynią, Marynia idzie za Józia i w maju ślub z pewnością. Każdy dziwi się temu mariażowi, wyborowi. Hrabia Józio, z którego wszyscy zadowoleni, ma do 400 000 i dobra w sąsiedztwie panny, od której zaledwie tylko parę lat młodszy, gdyż
Zawsze pragnął żony, która by jego, nie on, prowadziła. Powszechnie, o ile on zyskuje na tym niespodziewanym wyborze swoim, druga strona traci. Tak wszyscy przynajmniej sądzą, którzy o tym słyszeli. Albo osobiście, albo z inne opinii innej osoby. Niech im Bóg szczęści i nie pamięta. Jutro jedziemy do Noao, cokolwiek sfatygowani. Może nas zmęczyło wracając z Genui, gdzieśmy parę tygodni spokojnie spędzili. Odpoczynek w Marsylii krótki, ale w Noao będzie dłużej. Wieś piękna. Słowiki, skowronki. Aby pana skłonić do przyjścia dziś wieczorem, powiem panu, że Chopin będzie grał. Dla nas, w małym gronie, z łokciami w klawiszach. Kiedy to bywa, naprawdę wspaniały. Drogi mój Fryderyku, ostatni twój list przyszedł do nas w Wigilię Bożego Narodzenia. W tym dniu całą rodziną byliśmy zebrani na wieczerze. Jak to, jeśli pamiętasz, nakazuje tradycja, a także by urządzić gwiazdkę dla dzieci twojej siostry. Jakże cieszą się te urocze istotki na widok tych drobiazgów odpowiednich dla ich wieku. Miałbyś wiele przyjemności, widząc, jak biegały od jednej rzeczy do drugiej, ciągle podskakując. Myślą byliśmy razem. Łamaliśmy się opłatkiem z tobą. Ale ja tylko pragnę, aby to choć raz w życiu, nim umrę, było naprawdę. Ściskam cię, całuję po milion razy w każdy paluszek. Graj, pisz, nie opuszczaj lekcji. Kochaj nas i niech ciebie ludzie kochają. Szajo, 25-26 czerwca 1849 roku. Moje życie. Jeżeli możecie, to przyjedźcie. Słaby jestem i żadne doktory mi tak jakby nie pomogą. Jeżeli pieniędzy wam brak, to pożyczcie. Jeżeli będę lepiej, to łatwo zarobię i oddam temu, kto wam pożyczy. Ale teraz za goły jestem, żeby wam pisać. Moje mieszkanie tutaj w Szajo jest dosyć duże, żeby was choć z dwójką dzieci przyjąć. Ludka mała by sprofitowała z wszech względów. Kalasanty ojciec biegałby cały dzień. Wystawa płodów obok. Słowem miałby więcej jak dawniej wolnego dla siebie czasu. On słabszy, więcej z Ludwiką w domu siedzieć będę. Czy nam prawdziwy bal karnawałowy, żeś przecie do nas napisał. Po parę słów wprost od ciebie zaspokajają więcej jak wszystkie uboczne wiadomości, które często miewamy. Tym bardziej, że tak mocna grypa panowała u was. Możesz sobie wyobrazić naszą niespokojność.
Kurier donosił, że dajesz koncert, a potem zaraz wyjeżdżasz. A więc domysły, gdzie? Jedni nam mówili, że do Holandii, drudzy do Niemiec, inni, że do Petersburga. A nam, życzącym sobie ciebie widzieć, a może i do nas, już się sprzeczali, gdzie staniesz. Barcińscy ci swego mieszkania ustępowali, Ludwika także. Była to prawdziwa zabawka dziecinna baniek mydlanych. Jestem więc tutaj z moim najdroższym Fryderykiem, który jest bardzo cierpiący i żałuje bardzo, że nie może cię uścisnąć. Nie możesz pojąć, jak pragnę, aby twój przyjazd dał kilka błogich chwil drogiemu Fryderykowi, który jest dzisiaj bardzo zmęczony i więcej niż kiedykolwiek cierpi na bezsenność i napady kaszlu. Kochany Fryderyku, odebrałam twój list 16 bieżącego miesiąca, w którym donosisz, żeś zdrowszy. To prawdziwy dla mnie wiązarek. O, jakżebym chciała być z tobą, pilnować cię jak dawniej. A że to być nie może, trzeba się z wolą Najwyższego zgodzić. A on ze swego miłosierdzia ześle ci przyjaciół, którzy mnie zastąpią. Tylko w nim ufność i bądź spokojny, mój najdroższy.